dobry. Szukam jakiegoś syropu takiego tradycyjnego, takiego dobrego. No jak najbardziej można brać. To są naturalne, jest tylko albo cukier, woda, żadnej chemii, żadnych konserwantów, nic tam nie ma. Ile cukru tu jest? A tam cukier, panie, ja 5 zjem. I tylko 65 roku, widzicie, jaką baba? Pulwniutko i kawę słodzę, ciostka i mówię, jest ojciec, panie. Zróbcie z cukierka bez cukru. A to są soki? Nie, to też są syropy. Syropy, wszystko syropy. A taki czysty sok ma pani? Nie, nie, to dostanie pani w aptece tylko. W aptece tylko to sok dostanę? Tak, 100% soku w aptece będzie. Zakopane kusi nie tylko górskimi szlakami, ale też tradycyjnymi sokami oraz syropami, które rzekomo można kupić tylko na Podhalu. Czy rzeczywiście tak jest? Okazuje się, że sprzedawcy i producenci często oferują zwyczajne podróbki. Spotykamy się z naszym informatorem, który zgodził się porozmawiać, ale prosi o anonimowość. Jak twierdzi, turyści oszukiwani są na każdym kroku. Napoje są rozcieńczane, przelewane z butelek znanych marek, nie ma żadnych informacji na opakowaniach. Czemu nie ma tutaj etykiety? Bo to jest przez nas zrobione. Aha, bo ja myślałam, że każda butelka musi mieć etykietę. Nie, no po prostu to jest coś, co ona sobie robi sama, więc to nie ma po prostu. I to można tak sprzedawać? No to jest takie ryzyko troszkę, no ale co ja na to powiem? Dopóki pani tego nie otworzy, to może to siedzieć. A tutaj nie ma w ogóle daty ważności? Nie ma. Właśnie pewnie nie ma daty ważności, pani. Ale data ważności chyba powinna być, nie? Też pani powiedzieć. Pani Ilona pochodzi z rodziny sadowników. Razem z mężem i synem prowadzi jedną z najbardziej znanych tłoczni owoców w Polsce. Ich sok z jabłek został wpisany nawet na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa. Czym się charakteryzuje prawdziwy sok? Sokiem może być tylko i wyłącznie coś, co wypłynęło z owoców lub warzyw. Nie może tam być żadnego dodatku, ani wody, ani innych substancji, barwników, substancji jakichś tak wspomagających. A jak w praktyce to wygląda? Różnie. Co jest sokiem, a co jest syropem? Czym to się różni? Syrop jest taki troszkę nie taki bardzo gęsty, ale to jest gęsty. Ale syrop bardziej jest gęściejszy. Aha, a jeśli chodzi o skład, to czym to się różni? Od syrop, od tego? No. Niczym. A tu jest napisane, że cukier jest w tym soku? No, wszystkie są na bazie cukru, bo to są wyroby szefa, to są takie swojskie, nie? A nie jest tak, że sok nie powinien zawierać cukru? Dzień dobry. Szukam jakichś fajnych soków, syropów na prezent. Mamy taką malinkę, imbirek taki właśnie rozgrzewający, bardzo dobry, do herbatki, do wody, do piwa. To jest tak robione, jak babcie dawno robiły. Nie ma składu na tym, bo taki jest skład, jak widać. Nie ma producenta, bo to jest swojski wyłom. Za ten niby domowy syrop zapłaciliśmy 25 zł. Tymczasem nasz informator twierdzi, że dokładnie taki sam możemy dostać w niemal każdym supermarkecie. Rzeczywiście, podobny produkt z imbiru z łatwością odnajdujemy na sklepowej półce. Co ciekawe, jest aż 3 razy tańszy. O porównanie obu syropów prosimy jednego z lokalnych producentów soków. No, taki sam. Zapach jest zbliżony albo wręcz identyczny. Najpierw. Co to jest za urządzenie? To jest refraktometr. Mamy tutaj pryzmat. Pod światło sprawdzamy, jaką zawartość cukru ma. Tutaj 61-61,5%. Czyli około 61% cukru mamy w tym syropie. W tym syropie, tak. Sprawdźmy ten drugi. Tak, kupiony w zwykłym supermarkecie. Tutaj mi wskazuje 63. Zawartość jest podobna. Moim zdaniem to jest ten sam produkt.